jak zobaczycie pocztówkę z Alicante, to zobaczycie właśnie... Co to jest? To miejsce. To miejsce. Kolejny dzień w Alicante, wsiadamy na rowery, idziemy do parku, potem jedziemy zwiedzić muzeum Volvo Ocean Race, jeśli się nie mylę, jeśli tak to się nazywa dokładnie. No także idziemy, chodźcie z nami, idziemy. Jesteśmy w Parku Palmowym w Alicante i można wynająć sobie takie łódeczki i takimi kanalikami płynąć. Łódeczki są na dowód, także super. I jest napisane, że jest czynne, ale oczywiście maniana albo fiesta, więc nie wiemy. Tam są łódeczki. Główną atrakcją parku z wyjątkiem tych łódeczek są wodospady, ale widzimy z tyłu, że zabrakło im wody. Nie, no jest żart. Jest jakaś awaria. Jest awaria. Wczoraj winda, a dzisiaj brak wody w parku z wodospadami. Wodospad za nami nie działa. Idziemy stąd. Ale ładnie jest, można przejść. Pewnie jak działają wodospady i można przejść na łódkę, to jest całkiem przyjemnie. Klaudii się nie podobało muzeum. Klaudii, dlaczego ci się nie podobało muzeum? Bo to nie są moje klimaty. Dobrze. Bardzo fajne muzeum. My się kompletnie nie znamy na regatach i na jachtach, ale pewnie gratka dla przeróżnych tam osób. Ale jest interaktywne, można dużo rzeczy zobaczyć, jest symulator, można wejść na łódkę i wybierzemy się jutro rano, żeby sobie te rzeczy obczaić i coś tu wam fajnego pokazać. Gdzie idziemy teraz? Idziemy na grzyby. Na grzyby idziemy. No i jesteśmy na grzybach. I to też jest bardzo znana uliczka w Alicante, którą warto odwiedzić i ona fajnie się kończy, bo zaraz potem zaczyna się takie fajne patio, gdzie można bardzo, jest bardzo dużo restauracji. Tak, bardzo fajna, przyjemna uliczka. Taka specyficzna. Bajkowa. Klaudia, wejdź do środka. Nie no, muszę poczekać, pan nagra. Zachwyca cię to ciasto, kochanie? Nie, ciasto nie, ale zachwyca mnie koleś, który dzwoni z papryki. Bo genialne. Znaleźliśmy knajpkę Montadidos, bardzo popularną z tapasami. I taniutkie, bo po 2 i euraska można sobie pójść. Idziemy sobie obczaić jakieś tam pyszności. Takie bułeczki kosztują po 1 euro, więc mega turbo przekąska. Dlatego wzięliśmy takie kuleczki serowe i na przykład, no jak można być w Hiszpanii i nie spróbować na przykład z szynką parmeńską takiej kanapeczki, także... Kuleczki serowe, ale słuchajcie, z dżemem. Rewelacja. Jak serek wiejski smakuje. Nie wiem, co to jest. Mozzarella? Ja sobie przypomnę nazwę. Montadidos, tak. Montadidos 100. Słuchajcie, za to, co zjedliśmy, niecałe 10 euro, więc z czystym sumieniem możemy polecić to miejsce, żeby spróbować fajnych tapasów. Można tam siedzieć, piwko i siedzieć i jeść, nie? Tak, to jest, podejrzewam, że coś takiego jak u nas śledziki. I też tam alkohol też jest po euraska, więc naprawdę tanio. Naprawdę tanio i fajnie, ale tak jak widzieliście nasz film z Sewilli, a jeśli nie, to odsyłam was do niego, no to tam dużo więcej zapłaciliśmy za tapasy, które naszym zdaniem nie były tak fajne, bo to typowo takie pod imprezę, nie? Żeby sobie tak właśnie... Tak, właśnie do piwka. Tak, do piwka właśnie, te kuleczki wszystkie i kanapeczki z wszelkimi różne rodzajami szynki, z serami, wszystkimi przyprawami. Super, rewelacja. Montadidos 100 na tak. Jak możemy podsumować dzisiejszy dzień?
drogi. Wiemy, że jest tanio, taniej niż tak. Cywilli. Tak, wiemy, że jest ładny park palmowy. Wiemy, że jest muzeum Volvo Race i tutaj się zaczyna ten cały wyścig. I nie mamy zielonego pojęcia o pływaniu na tak. tych maszynach i w ogóle o tych regatach, także przepraszamy tych widzów, którzy się na to znają, a może też nam opiszecie w komentarzu o tak. tym, bo ja mam okulary i do końca już. I co jeszcze wiemy? I wiemy, że ogólnie Alicante nas nie sprzyja, bo wszystkie atrakcje, które są, to są zepsute. Dokładnie, no są zamknięte niestety, nie? Jakoś dziwnie trafiliśmy. No, mamy nadzieję, że Wam się podobało, żeśmy Was nie zanudzili. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!